Dzienny dar chleba, owoc Jego dobroci i pracy ludzkich rąk. Zarazem jednak chcemy pamiętać o słowach Chrystusa. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Pamiętajmy, że nasze życie, ziemia i jej plony są darem Boga. Bożej dobroci polecamy ludzi, którzy z powodu suszy, nieurodzaju i niesprawiedliwości cierpią na brak pokarmu i umierają z głodu. Przez orędownictwo Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej prośmy o Boże błogosławieństwo na ojczystej ziemi, o pomyślne urodzaje i szczęśliwe zbiory, o szacunek dla chleba i ludzkiej pracy. Ta msza święta jest sprawowana w intencji parafian. Jest to msza święta dziękczynna za tegoroczne plony od Koła Gospodyń Wieńskich i samorządu wsi Wola Mielecka. I tych, którzy go współtworzą, Boga i ludzi, kiedy obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwaną inaczej uroczystością Matki Bożej Dorzeńkowej. Miesiące letnie dla ludzi pracujących na roli to czas szczególnie ciężkiej pracy. I podczas gdy wielu ludzi wypoczywa nad morzem, za granicą, nad jeziorami i korzysta z uroków przyrody, na polach od świtu do nocy każdego dnia trwa walka o zebranie plonów z pola. Walka o chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, który stanowi podstawę biologicznego życia człowieka. I szczególnie w ostatnich latach widać tę bezcenną wartość chleba i innych dóbr ziemi, która nas karmi. Widzimy to w tym roku, kiedy w niektórych rejonach naszego kraju słońce kompletnie wypaliło łany pszenicy, kiedy to uprawy zbóż i jarek w 60% są zniszczone poprzez suszę, czyli inne warzywa są suche na wiórku. Widzimy to, kiedy coraz trudniej jest o ten chleb powszechny. Ale pomimo niezbyt satysfakcjonujących zbiorów czy prognoz, winniśmy się radować. Winniśmy się radować za te owoce, które dotychczas przyniosła nam Matka Ziemia. Szczególnie dziś, kiedy przeżywamy tę przepiękną, pachnącą zbożem, pachnącą ziołami uroczystość, która tak bardzo ściśle łączy się z dniem Matki Bożej Dorzeńkowej. Wszak to właśnie 15 sierpnia, zgodnie z rolniczym kalendarzem, na Wniebowzięcie kończą rożęcie. Tego dnia lud, przynosząc wiązanki zbóż, owoców i roślin, dziękował Matce Bożej Wniebowziętej za pomoc w ciężkiej pracy na roli, za opiekę nad ludźmi i ich plonami. I to samo my pragniemy dziś czynić. Święty Jan Paweł II, odbywając swoją pielgrzymkę do ojczyzny w 1969 roku, z wielkim przeżyciem wypowiedział słowa, które w sposób szczególny kierowane były do ówczesnej władzy komunistycznej. Mówił w ten czas: to jest moja matka ta ziemia, to jest moja matka ta ojczyzna, to są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. I choć ówczesnemu papieżowi chodziło bardziej o ziemię w znaczeniu geopolitycznym, w znaczeniu odzyskania przez naszą ojczyznę suwerenności, to również z tych słów bardzo jasno wypływa ogromne zatroskanie papieża Polaka o ziemię w znaczeniu matki, o ziemię w znaczeniu darczyni chleba. Ale ta wypowiedź
w szczególny sposób wskazuje na to, w jaki sposób winniśmy traktować naszą Matkę Ziemię, która nas karmi. I zapewne tutaj, na Woli Mieleckiej, gdzie człowiek często dotyka ziemi, to traktuje ją z szacunkiem. Ale jak dobrze wiemy, są takie miejsca w naszym kraju, nie tylko, gdzie tego szacunku nie ma. Są takie miejsca, gdzie tę naszą ziemię po prostu się niszczy. Bo musimy sobie uświadomić, że to ziemia, jako karmicielka, jest naszym największym narodowym skarbem. Przynieśliśmy to wszystko, co urodziła ziemia. Dałaś Boże piękne plony, wszystko mamy z Twojej ręki. My dziś, niosąc chleb i wieniec, Tobie składamy dzięki. Pobłogosław chleb ziemi czarnej, co karmi wszystkich w krąg. Wynik żmudny dziś przynosimy warzywa oraz owoce, jakie wydała ziemia. Ofiarujemy również zioła, które cieszą się pięknem polskiej ziemi. Niosąc kwiaty, dziękujemy Ci Boże za piękno przyrody polskich pól i łąk. Procesję zamyka dar hostii, wina i wody, która za chwilę przez posługę kapłana stanie się pokarmem na życie wieczne. My z tymi darami składamy nasze radości i smutki. Było przyjęcie Najświętszej Marii Panny, bo wówczas Kościół przebiegany są nie tylko ludźmi, ale wojną pięknych zabarków, kwiatów, ziół, owoców z naszych pól. Za chwilę ksiądz Paweł, któremu serce dziękuję, że zechciał przyjechać do naszej parafii, przyjąć zaproszenie i ogłosić dzisiaj cały dzień Słowo Boże, dokona obrzędu poświęcenia ziół kwiatów, tego pięknego wieńca. Jeszcze raz mu dziękuję za to. Dziękuję również za przygotowanie i uświetnienie tej dzisiejszej uroczystości zarówno w liturgicznej służbie ołtarza, ale przede wszystkim korzystów wiejskich, no i samorządowi wsi Pola Mieleckiego, którzy tak pięknie dzisiaj się tu prezentują. Bóg Wam zapłaci za wszystko.